Jak widać, koledzy się szanują, nikt nikogo tutaj nie chce nokautować. Techniki są łączone, czyli to są bokserskie techniki nożne, można zrobić przechwyt, można zrobić wycięcie. Generalnie tutaj widać, że koledzy nie przyspieszają, ponieważ po prostu jeden drugiemu nie chce nabić żadnej kontuzji. I tak wygląda mniej więcej praca w parach na sali treningowej, gdzie codziennie, generalnie bardzo długo poświęcam na to również czas. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo drastycznie, kiedy oni się tutaj kopią, ale proszę mi wierzyć, że z czasem naprawdę ciało przyzwyczaja się do tego typu uderzeń, tego typu urazów i tak naprawdę mogą bardzo długo wykonywać tego typu ćwiczenia i wbrew pozorom nikomu nic się nie dzieje. Na przykład Damian trenuje już bardzo długo, kupę lat tak naprawdę i w sumie żadnej poważniejszej, większej kontuzji nie odbył, jak na przykład w innych sportach, gdzie tak naprawdę ktoś jest wyłączony na długie, długie miesiące. No i notabene dwóch Damianów. Dobra, dziękuję chłopaki. Może starczy na dzisiaj.